Na kanale Rock Day to ja, Wojtek. Dzisiejszy temat, jaki kabel do gitary wybrać? No właściwie kabli na rynku to mamy naprawdę mnóstwo, olbrzymią liczbę kabli. Mówię oczywiście o kablu do połączenia gitara wzmacniacz, czyli kablach, które już są powyżej 2 metrów, 3 metry, 4, 5, 7. Są i 10-metrowe, 12 chyba też bywają. Ale tak, pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę podczas kupowania kabla, to jest długość. Najbardziej taka optymalna długość to jest powiedzmy między 3 a 5 metrów. Ja bym całkowicie odradzał kabel, który jest dłuższy niż 5 metrów. Przede wszystkim dlatego, że strata jakości sygnału jest... Im dłuższy przewód, tym większa strata jakości sygnału. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest też taka już bardziej... praktyczno-techniczna, że po prostu jak mam długi kabel, to on po prostu lubi się gdzieś zwijać, to ciężko go ogarnąć, zaplątywać się, cuda się tam z nim dzieją po drodze. Trudniej go, prawda, też ogarnąć, zwinąć, a poza tym czasem jest tak, że te kable lubią się tak zakręcać, że one później są tak pozakręcane, że właściwie z 5-metrowego czy 7-metrowego kabla robi się po prostu podskręcana kiszka taka. Więc ważny też jest ten no, długość kabla jest bardzo ważna. Oczywiście też oplot i grubość samego kabla jest ważna. Jeżeli mamy cieniutki kabelek, on jest zwykle gorszej jakości. To już doświadczenie empiryczne u mnie jest, że po prostu cienki kabelek powoduje to, że szybko on po prostu, można powiedzieć, no nie je uczeje, ale szybko jakby zaczyna tracić swoje też walory przy końcówkach, jeżeli mamy kabel z kolei... Akurat tutaj nie mam takiego kijowego kabla, ale miałem taki, który po prostu powodował, że był... zaczął opękać sam plastik przy zgięciu, przy samej wtyczce pękał i po prostu wyłoziły gołe druty. Ale to są takie kable, które są zwykle dawane, mówię o tych kiepskich, że te kiepskie są zwykle dawane do gitar, takich zestawów gitarowych, nie? Gdzie mamy pokrowiec, piórko, wzmacniacz, gitara, nie wiem co jeszcze, stroik i zwykle i kabel, i jeszcze pasek, i wszystko jest kijowej jakości. Ja na przykład używam w tym momencie kabla firmy Fender. Nie wiem, jaki to jest dokładnie model. On nie był drogi, jest za 30 zł. Fender, on ma, z tego co tutaj widzę, to 3 metry. 3 metry on będzie miał. Z końcówkami prostymi, bo mamy też kable oczywiście z końcówkami zagiętymi pod kątem prostym. Taki na przykład jak ten kabelek, prawda? Że mamy po prostu pod kątem prostym zagięte, to faktycznie może być ułatwienie, na przykład o kabel tutaj przypinamy do wzmacniacza, to on jest po prostu pod kątem prostym i od razu zwisa na dół, albo do gitary czasem mamy w różnych miejscach tą gitarę, czasem mamy włączniki, na przykład w Les Paulach, to mamy na korpusie jest włącznik, jest gniazdo, prawda, to wtedy powiedzmy fajne byłoby pod kątem prostym. Natomiast tak, Fender, kabel Fendera jest bardzo fajny, ja go polecam, bo go używam już chyba bodajże ponad rok. Trochę go używam. Używam też kabla, tutaj mam firmę Ortega. Kabel firmy Ortega z takim kółeczkiem w środku, które powoduje, że jak odpinam od wzmacniacza, to nie brzęczy, jak tak dotknę, nie ma spięcia, ponieważ on rozłącza po prostu, rozłącza ten kabel, rozłącza napięcie. On ma akurat kąt prosty tutaj, a tutaj ma normalny. I to jest bardzo gruby kabel. On właściwie jest no, grubaśny. Grubszy nawet jest od samej wtyczki. Więc ja go sobie gorąco, gorąco chwalę. Firma Ortega, Ortega, jakieś hiszpańskie bodajże. Firma. Tak mi się wydaje. Mam jeszcze kable, na przykład tutaj mam taki kabel bardzo tani firmy Yongsheng. No, nie uważam, żeby był jakoś specjalnie dupę urywał. Jest to rozkładalna taka, rozkładalne, bo mogę wykręcić go. O, już go nie skręcę z powrotem, więc zarobiście. Nie, skręcę jednak. Bardzo długi czas używałem kable firmy Proel Diehard. Proel Diehard, nie wiem, czy tutaj mam wyciągnięty na pokaz.
Tutaj akurat mam połączone efekty są takim kabelkiem. Z czerwoną końcówką on jest. Z czerwoną takim. Albo dobra, odłączę go. Specjalnie dla Was odłączę go, żeby było widoczne. To akurat mam wersję połączeniową do efektów. Po prostu o. Pro L Die. Jest napisane Pro L Die Hard. Też bardzo dobre kable z pozłacaną końcówką. Gruby, też gruby kabel. Jednak ten Ortega według mnie jest bardzo dobry. Należy oczywiście sprawdzić, wypadałoby sprawdzić, czy wszystkie gniazda, które ty masz w gitarze i we wzmacniaczu, będą działały z tym rozłączeniem sygnału, z tą kulką, co ma ten kabel tej Ortegi. Ponieważ na przykład gniazdo wejściowe w Line 6, który tutaj ze mną stoi, nie bardzo chce współpracować z tym kablem. Tak jakby coś brakowało, że ta kulka, jak wsadzam kabel do środka, ta kulka jakby nie zostaje wciśnięta, czyli nie jest zamknięty obwód. Więc to wypadałoby sprawdzić. Są też kable na zasadzie takiej, że końcówka jest od razu, końcówka to jest połączona na magnesie. Sama końcówka ta jest połączona na magnesie z tym elementem, że po prostu mogę sobie to odpiąć, nawet jak stanę na kabel, odpinam to, wtedy zamyka się obwód, nie buczy nic, ale na przykład nie wyrwę gniazda ze wzmacniacza czy gniazda z gitary. To są już dość drogie, już nie pamiętam firmy, czy to Monster robił takie kable, czy jakieś inne, nie pamiętam dokładnie. Jeżeli pamiętasz, możesz wpisać w komentarzu pod spodem, bo mi teraz wyleciało z głowy. Natomiast ja też używałem kabla firmy Planet Waves, on chyba miał 7 metrów i to był właśnie bardzo niefajny kabel, ponieważ on miał bardzo tą osłonkę, tą gumę miał bardzo cienką, znaczy nie cienką, bardzo miał taką lubiącą się deformować, że tak się zwijać, zaplatać, po prostu cuda się działy. Ten kabel Ortegi jest naprawdę bardzo, on w ogóle mi się nie zwija, nic mi się z nim nie dzieje. Nie dość, że jest bardzo gruby, solidny ten oplot, dobra jakość sygnału, to mi się nie zwija, a tamten Planet Waves no miał 7 metrów i się bardzo zwijał. Nawet gdyby miał 5, to też by się bardzo zwijał. Po prostu go wypierniczyłem, bo w końcu się uszkodził. No cóż, są jeszcze kable na przykład w stylu, nie wiem, Fender? Robi taki jak te stare telefoniczne. Taki zakręcony, bardzo długi. Ja po prostu takiego to ja zupełnie nie polecam, bo on jest w zasadzie tak, on jest długi, ale w pewnym momencie on zaczyna wisieć, bo jeżeli powiedzmy dzisiaj odchodzę od gitary, to on jest na początku leży na ziemi, później wisi, później trochę sprężnuje, czyli on się tak rozciąga, ściąga. Troszeczkę ja bym tutaj nie ryzykował z takim kablem. Poza tym bardzo łatwo mu jest się zaplątać, bo jeżeli mamy ten oplot, taką spiralę, to on się gdzieś tam zapląta i już jest nie do ogarnięcia, nie do odplątania. A tak naprawdę to w ogóle bardzo chętnie bym zaprosił Cię do przeanalizowania. Być może by Ci się przydało kabel, nie kabel właśnie, tylko system bezprzewodowy. Wiem, że jest firma X5, która robi w niedużej cenie systemy bezprzewodowe, około 500 zł za system bezprzewodowy. Znajomy ma i sobie go chwali. Ja jeszcze nie miałem. Myślę, cały czas myślę nad nim, bo na przykład tak, mam nadajnik tutaj, odbiornik wtedy sobie podłączam do tutaj przy wejściu i mogę sobie chodzić. Teraz mi się cały czas kabel pląta pod nogami. Jednak mimo wszystko dużo jest zwolenników tradycyjnego systemu kablowego. Także no nie wiem, to jest pytanie otwarte, temat otwarty, czy kabel mimo wszystko, czy jednak system bezprzewodowy. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w następnych filmach.